down with the sickness, you motherfucking up. Come on, get down with the sickness, you fuck, I get up. Come on, get down with the sickness, and this is the gift that has been given to me. Dzień dobry, to wasz Demieszko Mieszko, a to kolejny Zagrajmy z Worms 3D. Ostatnio zakończyliśmy już całą kampanię, a teraz pozostało już tylko przejście prób. Mamy tutaj próby strzelby. Trochę długie i monotonne. Próba superowcy. Gdyby to było Worms 4, to bym się cieszył, ale tutaj za bardzo tą superowcą nie umiem sterować. Próba plecaka rakietowego, która może być całkiem przyjemna. Oraz próba spadochronu. Ja nie chcę spadochronu. Ale trudno. Ale zaczniemy od tej ciekawszej części prób, czyli napierdzielania przeciwnika w deathmatchach. Nie wiem, ile uda mi się dzisiaj przejść, ale spróbuję przejść po prostu jak najwięcej. Zaczynamy deathmatch numer 1. A więc czeka nas o... Co ja za team wziąłem? Musisz pokonać wszystkie te robale. Nie jest to łatwe zadanie, ale ktoś musi to podjąć. Wszystko gotowe, zaczynamy. Wziąłem team mojej siostry! Dobrze, jakoś przeżyję. Dobra, gdzie ty jesteś? Nie, trochę lepiej się ustawimy. Leci! Perfekcyjne uderzenie. Właśnie, użytkownik Canon9909 zwrócił mi uwagę, że w Worms 4 nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie... jeżeli w Worms 4 jesteśmy zatruci, to możemy się uleczyć za pomocą mikstury Ikara. Ja o tym nie powiedziałem, zapomniałem o tym totalnie, za co dziękuję użytkownikowi Canon za to, że poinformował mnie, że właśnie o tym. Jak tu tracić tego kaskadera? Może tak? A może tak? Nie wiem, spróbujemy tak! Ja się tyle męczyłem, a on i tak poleciał do tyłu. A, jeszcze jedna sprawa, bo... Co to? Rozumiem, że to jest pierwszy deathmatch, ale... bez przesady. Chociaż trochę umiejętności niech pokażą. Fajnie, ostrzeliwanie z góry. Chciałem powiedzieć o tym, że ostatnio z minimum dwie osoby zaproponowały mi grę przez sieć zarówno w Worms 3D, jak i w Call of Duty 2. Muszę was zmartwić, bo ani tu gra wieloosobowa u mnie nie działa. Dobry kij, kolego. Ani tu mi gra wieloosobowa nie działa, ale już w Worms 4 gra wielo przez sieć działa. Jeżeli ktoś by był zainteresowany grą w Worms 4, to zapraszam. Mogę znaleźć czas, jak nie będę nagrywał albo czegoś robił. Tutaj o tym meczu nie ma za bardzo co opowiadać, bo tu się nic nie dzieje praktycznie. Ja rozwalam przeciwnika. Przeciwnik... udaje, że coś umie.
Dobra, wiem, że to jest na złoto, ale ja się pobawię. Pokażę mu, jak się strzela strzelbą. Ła! O kurde! Wylądowałem, dobra. W podskokach! Jakaś łapa. Dobra. Kurde, gram teamem siostry. Człowiek jeden. O, odważnie. Odważnie. Trafił. Dobra, z podłową. Chociaż mi się wydaje, że... Dobra, niech będzie tej grze. Dorzucę! Dorzucę! Dorzuciłem. I zadałem mu całe 8 punktów obrażeń, yeah! To co, porzucamy... Przemilczę. To? To również? No ty, człowieku, co ty kombinujesz? Już ci pokazywałem, jak się strzela ze strzelby. Masz, napij się. Nie chcesz pić, to nie. Ja się mogę napić. Wygląda na to, że Wiktoria trochę pali w gardle. No dobra. Ja bym latarnię obszedł dookoła, ale jak ty wolisz przelatywać nad nią, to... No to spoko, no... Wiesz, no... Tolerancja. Dobra, doktorku, mam dla ciebie jeszcze jeden. Tym razem już będzie tylko dla ciebie. Ale ja nie myślałem, że go tak wywali gdzieś. No dobra. Przeszedłem ten niby pojedynek pierwszy. Niby. O, nawet mam złoto. Tym razem już nie popełnię tego błędu. Chyba jest jeszcze jakaś sprawa, o której miałem powiedzieć. Przez najbliższy około tydzień będzie przerwa w przesyłaniu na materiałów, gdyż zajmę się robieniem 9. odcinka ciekawostek GTA. Dawno nie wrzucałem i przydałoby się w końcu wrzucić. Turobale się topią! Nie! Jeszcze jakieś spadają! Wszystko gotowe, zaczynamy. Co to, jakaś nowa wersja Titanica, czy co to ma być? Mam nadzieję, że mam jakieś kije. Oczywiście. Najpierw wypróbujemy zwykłego szturchańca. Stary, dobry paluszek. Ooooooo! Ja to umiem używać broni w tej grze. Aż nie chce mi się go dotykać. Nie jest wart.
Tam na górze jest jakiś... taki sobie. Dobra, pobawmy się. O nie, bomba kasetowa jest nieograniczona. Dobra, poćwiczymy rzucanie do celów bliskich. Zaliczyłem ten test! Zrobiłem sobie własną próbę. Próbę bomby kasetowej. Wygląda na to, że to może być najczęściej używana broń w tym pojedynku. O! Chyba ktoś się utopił. Też se porzucam. Bertie! Leci w ciebie kaset! Przeleciał! Ciesz się! Porzucajmy w siebie kasetami, to może być ciekawy pojedynek. Co z tego, że na początku użyłem paluszka? Będę oszukiwał tych zepnę kijem i tak dalej. Bo już myślałem, że spadnę. Oczywiście spadłem. Dobra. Skoro tamten nie chce, żebyśmy do niego wleźli. Destroy! Hot potato! Wojna na bomby kasetowe trwa, ale Sandow wygląda na to, że nie dotrzymuje zasad tego pojedynku. A przeciwnik ostrzeliwuje cały czas swojego Dunstana. Dobra, Bertie. Time to say goodbye. Ten rzut przeżyłeś, ale czy przeżyjesz ten? Przeżyjesz. Ale już jeden kaset.